narracji siły i będę z wszystkich sił walczył o zwycięstwo. Wierzę, że można wygrać i że wspólnie wygramy. Optymistycznej, piosence dającej nadzieję, nadzieję na zmianę. Piosence, która daje siłę mnie i mam nadzieję daje siłę Bydgoszczanom, ale tam jednocześnie są też pewne znamienne słowa. Miało być tak pięknie, a jest tak przeciętnie. I ja, szanowni państwo, na tą przeciętność się nie zgadzam. Być może są takie osoby, które tą przeciętność akceptują. Wierzyć się nie chcę, ale na oficjalnym, w mediach społecznościowych, na swoim oficjalnym profilu obecny prezydent Bydgoszczy napisał, że woli być maruderem. No my nie chcemy maruderów, szanowni państwo, nie chcemy. Jesteśmy w miejscu szczególnym. Miejscu szczególnym dla Bydgoszczy, ale też ośmielę się powiedzieć szczególnym dla całego regionu. W Filharmonii Pomorskiej. Pięknym obiekcie, wspaniałą, znaną na całym świecie akustyką. Szanowni państwo, ten obiekt wznosił wielki bydgoski wizjoner Andrzej Szwalbe. Andrzej Szwalbe powiedział: Bydgoszcz bez kompleksów. I ja te słowa powtarzam. Bydgoszcz bez kompleksów. Tak naprawdę to cały nasz region wymaga wsparcia, wymaga aktywności, wymaga zmiany władzy, wymaga pewnych nowych wizji, nowej kreacji, nowego poweru, aby dbać o cały region. Nie może być tak, że my gdzieś jesteśmy w ogonie Polski i mamy ciągle coś do nadrabiania. Posłużę się znowu przykładem Bydgoszczy. Według ocen zaprezentowanych przez PWC na 12 miast wojewódzkich, największych miast w Polsce, Bydgoszcz niestety w rankingach nigdzie nawet nie jest na 50%, nigdy nawet nie jest w połowie stawki. Szanowni państwo, jest co nadrabiać. Ale żeby to wszystko móc realizować, to potrzeba nie tylko dobrego programu, ale też potrzeba ludzi otwartych na innych. Ja jestem taką osobą. Ja będę współpracował z wszystkimi mieszkańcami. Nie będę dzielił mieszkańców na lepszych i gorszych, na tych, którzy mają rację, które racji nie mają, a obecny włodarz miasta nawet skakał pod naszymi biurami. No to rzecz niedopuszczalna, bo rolą prezydenta jest łączyć, a nie dzielić, szanowni państwo. Moim hasłem jest wspólny cel, wielka Bydgoszcz. Ja ten wspólny cel, tą wielką Bydgoszcz, szanowni państwo, z wami wszystkimi chcę realizować. Z wami wszystkimi, dlatego że jak byłem otwarty na sprawy ludzi jako poseł, będę otwarty na sprawy ludzi również jako prezydent Bydgoszczy. Będę rozmawiał z mieszkańcami, nie będę się przed nimi zamykał, nie będę przed nimi uciekał. Bo prezydent musi współpracować ze wszystkimi, musi łączyć wszystkich ze sobą. I to można zrobić. Ja tego dokonam. Łączenie miasta, łączenie regionu to też konkretne zadania. Takimi zadaniami jest chociażby rozwój infrastruktury. Prawda jest taka, że mamy też tutaj różnego rodzaju zapóźnienia. Ja pamiętam, no jest taki jeden z liderów Koalicji Obywatelskiej, który rękę dał sobie uciąć za to, że droga ekspresowa S5 będzie wybudowana do roku 2012. Jak jest, widzimy. I szanowni państwo, my
to wszystko nadrobimy. My te wszystkie zaległości już nadrabiamy i będziemy nadrabiać. Panie premierze, jeżeli ktoś mówi o tym, pyta Pana, co z drogami, tu jest najlepszy przykład. Rok 2012 i droga ekspresowa S5. Gdzie ta droga, szanowni państwo? Gdzie ta droga jest? My ją zbudujemy. Już w przyszłym roku większość odcinków zostanie oddana. Bydgoszcz, region, to także współpraca ponadregionalna. To także współpraca chociażby z portami trójmiejskimi. Stąd tak ważną sprawą jest port multimodalny, który ma powstać, powstanie na pewno na obrzeżach Bydgoszczy. Szanowni państwo, to jest wielka szansa tak naprawdę dla całego regionu, ale to jest wielka szansa również dla całej Polski. To jest wielka szansa dla portów trójmiejskich. To jest też zadanie, które ja jako prezydent, mając dobre kontakty w Warszawie, od wielu lat dobre kontakty, będę pilnował, będę starał się, aby ta realizacja przebiegała bez jakichkolwiek zakłóceń.